strony Karolina. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tydzień temu rzuciłam Ci wyzwanie pod tytułem Żelazne ciało. Dzisiaj go kontynuacja, czyli trening wzmacniający pośladki, czyli żelazne pośladki. Jak będzie on wyglądał? Bardzo prosto. Czeka nas dokładnie 10 ćwiczeń. Każde z ćwiczeń będziemy wykonywać przez 30 sekund bez przerwy odpoczynkowej. Większość z tych ćwiczeń to ćwiczenia jednostronne. Włączam czas i zaczynamy. Ustaw się w klęku podpartym na nadgarstkach, nadgarstki pod barkami i zaczynamy sobie od odwrócenia prawej nogi do boku. Noga jest ugięta, kolanie do kąta prostego. Stopa luźna, mocny brzuch, plecy proste, szyja na przedłużeniu reszty kręgosłupa. Mamy wydech i wdech, wydech i wdech. Bardzo dobrze. Jeszcze im wyżej, tym lepiej. Super. Bardzo dobrze. Zatrzymaj nogę do boku i mamy tylko wyprost, zgięcie. Wyprost, zgięcie. Spokojnie, nie spiesz się. Wykonuj każdy wyprost i ugięcie bardzo dokładnie, kontrolując, aby noga nie opadała. Świetnie. W tym momencie ćwiczysz głównie mięsień pośladkowy, średni i mały. Ale tak naprawdę cała masa pośladkowa się wzmacnia. Świetnie. Bardzo kobiecy, cudowny trening wzmacniający pośladki. Obracam się na drugą stronę, żeby się mnie lepiej widziała. I to samo, do boku noga. Lewa. Stopa luźna, czyli ani kąt, ani kres. Nadgarstki pod barkami, łokcie proste. Proste również plecy. To są takie najważniejsze zasady, o których będę Ci jeszcze wspominała. To są one najważniejsze. Jeszcze. Wdech, 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 wdech. Zatrzymaj nogę do boku i znowu wyprost, zgięcie. Wyprost, zgięcie. Wyprost, zgięcie. Tylko tyle i aż tyle, bo pewnie czujesz, że tutaj w pośladku już rośnie cepła. Super. Teraz zmiana ćwiczenia, ostatnie sekundy. Szybko leć te 30 sekund. I uwaga, kolejne ćwiczenie mamy uniesienie, skrzyżowanie, wyprost, hop, i wyprost, wdech, i wydech, i wdech, i wydech, i wdech, i wydech. Możesz to robić wolniej, ważne, abyś kontrolowała pracę brzucha, ona jest tutaj bardzo istotna, nie możesz w ten sposób wygiąć odcinka lędźwiowego, on musi być prosty, czyli zasysasz cały czas kątek do kręgosłupa. Świetnie, zegnij nogę w kolanie i tylko góra i dół, góra i dół. Zauważ, że ja opuszczam kolano tylko do połowy, czyli nie do ziemi, nie całkowicie do ziemi, tylko do połowy. I wydech, i wdech. Dlaczego wydech w górę? Dlatego, że zawsze wtedy, gdy wykonujemy większą pracę, robimy wydech. Świetnie. Jeszcze kilka powtórzeń. I druga strona. Świetnie, odłóż kolano na ziemię, druga strona, najpierw w górę, potem krzyżujesz, prostujesz, unosisz, krzyżujesz, prostujesz, unosisz. Wdech i wydech, i wdech, i wydech. Mocny brzuch. Tutaj wszystkie ćwiczenia wzmacniające pośladki, które odbywają się w klęku podpartym, tak jak teraz, to są ćwiczenia, w którym musi stabilizacyjnie pracować brzuch, zabezpieczając lędźwia przed wszystkimi bólami. I w górę noga zgięta i w dół na zmianę. Góra, dół i wydech i wdech. Opuszczasz kolano tylko do połowy, unosisz nieznacznie. Pośladek i tak się na tym. Wyobraź sobie, że podeszwą stopy chcesz podeprzeć sufit. Czyli podeszwa stopy jest płasko skierowana do sufitu. I wydech i wdech. I wydech, i wdech. Bardzo dobrze, szybciutko obracasz się na plecy. Kolana ugięte również do kąta prostego. I mamy góra, dół. Góra, dół. Stopy na szerokość bioder. I starasz się pracować tak, jakby po Twoim brzuchu góra, dół spływała kropla wody. Czyli najpierw odrywasz odcinek krzyżowy kręgosłupa, później lędźwia, na końcu dolny piersiowy i wracając, odkładając
wstając, zaczynamy to dokładnie odwrotnie. Zatrzymujesz biodra w górze i tylko otwierasz, zamykasz, szeroko i wąsko na zmianę. Staraj się jednak nie łączyć całkiem kolan, tylko zostawiać je co najwyżej na szerokość bioder, czyli rozszerzasz i wracasz do szerokości bioder. Jeszcze 3 punktu wyjścia. Staraj się również w momencie, gdy odwrócisz kolana na bok, nie odrywać, albo jak najmniej odrywać wewnętrzne krawędzie stóp. I koniec! Świetnie! Przytrzymaj się za kolana, rozbujaj, usiądź. Świetnie! Dobra robota. Pamiętaj, że nie musisz się sztywno trzymać tutaj całego planu, czyli czekać, aż pojawi się równo te 5 filmików, aby można było wykonać pełnometrażowy 25-minutowy trening całego ciała. Możesz łączyć filmiki, które już się pojawiły, czyli trening z zeszłego tygodnia na ramiona z tym treningiem. Jeżeli chodzi o pośladki, szczególnie zalecam powtórzyć cały ten trening od początku przynajmniej 2 razy. Pośladki to jest taka partia ciała, którą naprawdę warto jest ćwiczyć, podobnie jak brzuch. Im więcej, tym lepiej. Buziaki, mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!